Szanowni Państwo, ja mam niebywałą przyjemność zaprosić teraz człowieka, który jest konserwatystą z krwi i kości. Charyzmatyczny, niezłomny w poglądach, członek Rady Sygnatariuszy Kongresu Nowej Prawicy. Człowiek, który ma ogromną wiedzę, a w swoich wystąpieniach potrafi porwać nawet najbardziej zatrute obecnym systemem serca i umysłu. Kandydat numer jeden na warszawskiej liście do Europarlamentu, pan Michał Marusik. Witam Państwa serdecznie. Kiedy ja miałem takie piękne 20 lat, jakie Państwo macie teraz, i zaczęliśmy latać po ulicach i krzyczeć, że stolicą Polski nie powinna być Moskwa, no to wielkie oczy wszyscy robili kwadratowe, prawda, co ci wariaci wygadują. Kazali nam tam zwiedzać areszty różne, poprześladowali trochę, potłukli trochę, niektórych mocniej, ale byliśmy wtedy jeszcze wariatami i wydawało się, że to, co my wygadujemy, to jest w ogóle jakieś księżycowe i niemożliwe. Z pracy wylatywaliśmy co chwilę, jednak nie ustawaliśmy. Myślę, no w końcu ta presja społeczna była na tyle duża, że zaczęli myśleć, no i cholera łajdaki wymyślili. Przenieśli stolicę z Moskwy do Brukseli. No niestety wiele razy próbowali nas nabrać i wiele razy nabrać się nie daliśmy, nie dajemy się nabrać również i teraz. Nie o to chodzi. Jeżeli stolica ma nie być w Moskwie, to wcale nie znaczy, że ma być na innym końcu świata. Wróci stolica Polski do Warszawy. Niewątpliwie. Otrzeźwienie nadchodzi, stolica wróci. Tak jak my przeżyliśmy, tak i wy przeżyjecie i ten proces dokończymy powoli. Zaczyna się nasz czas, czas normalności. Zaczyna się czas normalności, bo wtedy właśnie, kiedy miałem te lat 20, pan Janusz Korwin-Mikke, jak ten Mojżesz na pustyni zaczął prowadzić swoich grupkę, takich swoich wiernych pretorian przez tą pustynię, 40 lat minęło, i mamy efekt. I zaczynamy widzieć cel. Jest cel i ta nasza ziemia obiecana jest teraz w zasięgu ręki. A to dlatego, przede wszystkim dlatego, że zaszły zmiany pokoleniowe. Że to moje pokolenie, którego głowy były zaśmiecone antywiedzą, wymarło w większości. Rodzi się pokolenie nowe, któremu próbują kit wcisnąć na wszelkie możliwe sposoby, ale oni już uczą się od zera, a nie od wielkich minusów. Oni już nie mają tej antywiedzy socjalistyczno-komunistycznej, ten balast, który trzeba z siebie zrzucić. I to nasze słowo trafia na podatny grunt i te słowa prawdy przyjmowane są normalnie. Kiedy mówimy, że zdrajcy są zdrajcami, zaprzańcy zaprzańcami, kiedy mówimy, że ciemiężyciele są ciemiężycielami, to ci młodzi ludzie przyjmują to jako fakt normalny i oczywisty, bo tak po prostu jest i z tym trzeba skończyć i wiemy, że trzeba z tym skończyć i skończymy. Więc następuje otrzeźwienie. Otrzeźwienie następuje również poprzez weryfikację faktów. Młode pokolenie już widzi, że ci patrioci spod szyldu PiS, którzy zlikwidowali państwo polskie, żadnymi patriotami nie są. Że ci... że ci liberałowie spod szyldu Platformy Obywatelskiej, którzy zajmują się tylko podnoszeniem podatków i szukaniem, gdzie by tu jeszcze komu coś zabrać, żadnymi liberałami nie są i ich głosów nie otrzymają. A my spokojnie mówiliśmy i mówimy. Zdrada jest zdradą, zaprzaństwo jest zaprzaństwem, ucisk jest uciskiem i z tego wszystkiego musimy się wydobyć i się wydobędziemy. Przekroczyliśmy tą magiczną barierę i w tej chwili zaczynamy budować kadry dla zbudowania normalnego kraju. Zarzucają nam, że nam się wszystko nie podoba, że jeżeli któryś z prominentnych działaczy politycznych cokolwiek powie, to my mówimy, że nie, że nam się nie podoba, że my jesteśmy przeciwko wszystkiemu. Nie. My jesteśmy do bólu racjonalni. My mówimy po prostu, oceniamy realnie i jeżeli ktokolwiek powie prawdę, to każdemu przytakniemy i każdego poprzemy. Jeżeli mówi głupstwa, to mówimy, że bredzi, gada głupstwa. Jeżeli
Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że rządy Platformy Obywatelskiej są katastrofą dla Polski, no to jak nie przyznać im racji? Mają rację, tak, te rządy są katastrofą dla Polski. To nieprawda, że nie popieramy PiS-u. W tych słowach, które są słowami prawdy, popieramy PiS. Jeżeli Platforma Obywatelska odpowiada na to, że przecież rządy PiS-u byłyby jeszcze gorsze, to jak nie przyznać racji? Oczywiście, że byłyby gorsze. Przyznajemy rację. Naszym drogą zdarza się, że powiedzą prawdę, kiedy mówią o sobie nawzajem. Tak, to jest stado hien, które tylko próbuje czynić zakusy na nasz stan posiadania. Wróci stolica Polski do Warszawy, bo sprzątamy tą stajnię Augiasza i będziecie Państwo żyć w normalnym kraju. Dziękuję serdecznie.